Dzień dobry, Wiesław Dębski, to jest program Z każdej strony. Naszym gościem jest dzisiaj minister sprawiedliwości, pan Jarosław Gowin. Dzień dobry, panie ministrze. Witam serdecznie. W sobotę idzie pan na dywanik do pana premiera. Proszę powiedzieć, jaki to ma sens? To nie jest dywanik, to jest okazja do tego, żeby przedstawić to, co się zrobiło przez te 3 miesiące, żeby skonfrontować to też z opiniami pana premiera. Wiem z rozmów z kolegami ministrami, którzy już mają tę rozmowę za sobą, że pan premier bardzo wnikliwie i często w sprawach bardzo szczegółowych dopytuje ministrów, więc naprawdę to nie jest taka żadna akcja pod publiczkę. Ale publiczka odbiera to właśnie jako taką akcję, że to jest próba poprawy notowań rządu, notowań Platformy. Jedni tak odbierają, inni traktują to poważnie. Natomiast sądząc z zainteresowania mediów, to jednak coraz więcej Polaków dochodzi do wniosku, że ta akcja rozliczania przez premiera wszystkich ministrów ma głęboki sens. Ale następuje pod wpływem mediów i po złych dla Platformy wynikach sondażowych. Tymi wynikami sondażowymi bym się nie przejmował. Popełniliśmy parę błędów, zwłaszcza w sprawie akta. Zapowiedzieliśmy cały szereg reform, które no, niekoniecznie muszą być popularne. Ten spadek notowań jest konsekwencją tych właśnie faktów. Natomiast politycy nie są od tego, żeby każdy dzień rozpoczynać od lektury sondaży. Politycy tak, są od tego, żeby podejmować decyzje, nawet jeżeli one są trudne. Tam, gdzie decyzja służy interesowi Polski, tam nie można się przed tym zawahać. Panie ministrze, więc wróćmy do tego, co się zrobiło przez pół roku. Pana poprzednik, pan minister Krzysztof Kwiatkowski zapowiadał na grudzień przedstawienie czy rozpoczęcie nowelizacji kodeksu karnego przygotowanej przez Komisję Kodyfikacyjną profesora Zolla. Nie kodeksu karnego, tylko kodeksu postępowania karnego, czyli tam upraszczamy procedury. No ten projekt, panie redaktorze, wisi na stronie ministerstwa. Przeszedł przez konsultacje międzyrządowe. Przeszedł przez konsultacje społeczne, bardzo szerokie. Zarzuca się rządowi, że nie konsultujemy się społecznie. Otóż no, ten projekt przechodził bardzo szerokie konsultacje, które potraktowaliśmy z pełną powagą. W tej chwili analizujemy w ministerstwie mnóstwo bardzo interesujących uwag, które spłynęły ze środowisk prawniczych. No i zastanawiamy się, które z tych uwag należy uwzględnić. W kwietniu projekt zostanie przyjęty przez rząd. Jeszcze z zaszłości jedna sprawa, nagrywanie rozpraw sądowych. Rozwija pan ten projekt? Rozwijam ten projekt. On budzi ogromne kontrowersje wśród sędziów. Dlaczego? Sędziowie podnoszą zarzuty, że wbrew zamiarom nagrywanie rozpraw nie skróci czasu tych rozpraw, tylko wydłuży, zwłaszcza w sądach apelacyjnych. Ja nie wykluczam, że w tych zarzutach jest trochę racji. Natomiast chcę też powiedzieć, że jestem ze względów bardzo zasadniczych zwolennikiem nagrywania, bo to zwiększa transparencję. To jest formą demokratycznej kontroli nad sądami i to też zwiększa ochronę praw stron. Ja jako uczestnik kilku rozpraw sądowych w swoim życiu uważam też, że trzeba nagrywać. Mądry Jarosławie, posłuchaj łaskawie, lud cię prosi kornie, nie szkodź swej Platformie. Taki wierszyk, to jest początek wierszyka, który deklamowano pod ministerstwem. Deklamowali je protestujący w ważnej sprawie, to znaczy likwidacji małych sądów rejonowych. Panie redaktorze, jest pan 1174 osobą, która mi mówi, że chce likwidować sądy. Żadnego sądu, proszę państwa, nie chce likwidować. Nie wierzcie panu redaktorowi Dębskiemu. Ale ja wierzę ludziom, którzy przyszli. Nie, oni albo są zmanipulowani. Mają swoje obawy. Oni albo są zmanipulowani, albo nie chcą przyjąć do wiadomości, jaki jest plan ministerstwa. Nie likwidujemy żadnego sądu. Część najmniejszych sądów, pozostawiając je w tym miejscu, gdzie są, przekształcamy w oddziały zamiejscowe sądów większych. Po to, żeby... jaki to ma sens? To ma sens taki, że sędziowie w tych najmniejszych sądach są niedociążeni pracą, w tych większych są przeciążeni, czasami dramatycznie. Tu w Warszawie sędziowie są przeciążeni dramatycznie pracą. Otóż dzięki temu połączeniu zyskujemy formalną podstawę do tego, żeby sędziowie pracujący w tych małych sądach mogli orzekać tam, gdzie ich koledzy są przeciążeni pracą. Ale te sądy zostaną w tych małych sądy zostają, wszyscy sędziowie zostaną, owszem, no stu kilkunastu prezesów straci swoje stanowiska, straci samochody służbowe. Wiem, że to boli. Więc uspokajamy. Mądry Jarosław ma swój pomysł i jest inaczej niż to państwu mówiono.
W ostatnich dniach sąd rozniósł właściwie akt oskarżenia w sprawie prezydenta Sopotu. Inny sąd akt oskarżenia w sprawie strażnika więziennego w Białymstoku. Wcześniej w sprawie profesora Jana Widackiego. Wygląda na to, że w prokuraturze nic się nie zmieniło od czasów Zbigniewa Ziobry. Mnie bardzo niepokoi sytuacja w prokuraturze. Czekam na sprawozdanie prokuratora generalnego. W ministerstwie pracujemy nad nowelizacją ustawy o prokuraturze, ale wczoraj miałem interesującą rozmowę z jednym z prokuratorów, przedstawicielem Związku Zawodowego Prokuratorów, który powiedział mi, że w jego prokuraturze na 21 prokuratorów tylko 4 prowadzi śledztwa, a 17 zajmuje się nadzorem. Czyli ale co pan może w sprawie prokuratury? I jak pan ocenia dzisiaj ten pomysł rozdzielenia stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego? Oceniam dobrze, dlatego że nie mam instrumentów do politycznego naciskania na prokuraturę i bardzo dobrze, że politykom takie narzędzie niebezpieczne w rękach niektórych, a być może w moich też. Nie wiadomo, co by mi przyszło do głowy. Lepiej, że politycy zostali tego narzędzia pozbawieni, natomiast poszliśmy za daleko, jeżeli chodzi o autonomizację prokuratury, jeżeli prokurator generalny nie widzi, albo jego współpracownicy nie widzą potrzeby, żeby on się stawiał przed komisją przed komisją służb specjalnych, czyli komisją, która pracuje w warunkach ścisłej poufności. Nie ma żadnego ryzyka, że cokolwiek wycieknie. I zresztą komisja nigdy nie pyta, czy w tym przypadku nie zamierzała pytać o żadne konkretne śledztwo. Tylko chodziło o bardzo ważny problem nadużywania podsłuchów przez tajne służby w Polsce. I prokurator się nie pojawia na takim posiedzeniu. No to znaczy, że prokuratorzy chyba mają skłonność do lekceważenia narodu, bo parlament jest emanacją narodu. I jeszcze jedna sprawa dla mnie ważna. W poprzedniej kadencji Sejmu odpowiadał pan za ustawę o in vitro. Jeśli jej nie będziemy mieli chyba do maja, to będziemy płacili kary. Co z tym fantem zrobić? My już od dawna powinniśmy płacić kary. Komisja Europejska jest wobec nas wyjątkowo wyrozumiała. Uchwalać. Trzeba uchwalać. Ale trudno uchwalać, kiedy pan bardzo kategorycznie stawia swój punkt widzenia w tej sprawie ponad wszystko inne. Pan nie dąży do kompromisu, moim zdaniem. Jak to jest? Nie dążę do kompromisu. Po pierwsze, w ogóle w tej chwili się tą sprawą nie zajmuję, bo ona nie leży w gestii ministra sprawiedliwości. Tak, ale jako polityk Platformy, ma pan wiele do powiedzenia w tej właśnie sprawie. Jako polityk Platformy mówię, że będę popierał rozwiązanie najlepsze z możliwych. Najlepsze z możliwych w mojej ocenie jest to, które zaproponowałem w tamtej kadencji. Jeżeli się okaże, że tego rozwiązania nie da się wprowadzić, bo nie ma demokratycznej większości, to będę popierał takie, które jest najbliższe mojemu. Ale proszę nie odmawiać mi prawa do wygłaszania swoich poglądów i do obrony moich poglądów, nie tylko moich, ale dużej części opinii publicznej. Bo pamiętam takie sondaże, z których wynikało, że ogromna większość Polaków jest za dopuszczalnością in vitro, ja też, ale też ogromna większość Polaków jest za możliwością, jest przeciwko możliwości niszczenia tak zwanych zarodków zapasowych. Ja też jestem przeciwko. Mówiąc krótko, jeżeli nawet mój projekt nie reprezentuje opinii większości Polaków, a myślę, że reprezentuje, to reprezentuje i tak poglądy poważnej części polskiego społeczeństwa. Trzeba szukać kompromisu, bo będziemy mieli, już mamy poważny problem. Dziękuję bardzo. To był program Z Każdej Strony. Naszym gościem był dzisiaj pan Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję.